Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Kurde, jak ta gra się nazywa? Jurassic Park The Game? Chyba tak. Jurassic w grze, Jurassic Park gra. Okej. Na samym początku przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcji. Bardzo ważne o tym, żeby wpaść na Instagram oraz mój drugi kanał. Link macie w opisie, kanał vlogowy. A my oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę. No to nie bierzemy autka? To mnie tylko wkurza, że muszę klikać na takie rzeczy. I fakt, że... atmosfera jest gęsta jak... Jak zupa pomidorowa mojej starej. No, jest gęsta. Nigdy nie lubiłem takich gęstych zup, a... O! Ale zjem dzisiaj zupę pomidorową. To jest myśl. No i teraz wiem, co na obiad sobie będę robić. Dobra, musimy iść tam, gdzie poszedł se dinozaur. Jeszcze nie mamy pojęcia, co to jest za kreatura ogólnie. Znaczy, nasza postać nie wie, co to jeszcze się tu odpierdala. I czemu tu właściwie do końca jesteśmy. Pamiętam, słuchajcie, kiedyś nagrywałem taką serię z Alana Wake'a. Nagrywałem serię, słuchajcie, i normalnie je montowałem, to była taka tęcz, bo ja dodawałem też tracker, który śledził moje tętno, nie? Jakie biło. Żeby było widoczne na ekranie, jak coś się działo, to widziałem, jakie jest tętno, co nie? I słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie, znaczy tam, bo tam było coś zepsute i coś przeskakiwało, jak to nagrywałem. I co chwilę jakby ten, tu było powiedzmy kółko z tętnem i co chwilę one tak skakały dziwnie. I ja potem często robiłem tak, że klatka po klatce zniżałem to, żeby było na swoim miejscu. No nie wiem, poświęcałem cały dzień na odcinek i ostatecznie nigdy tych odcinków nie wypuściłem, bo słuchajcie, padłem. Nie dałem, słuchajcie, rady. Jeśli chodzi o tą atmosferę. I co mam zrobić? Nie nadaje się kompletnie do horrorów żadnych. Mr. Chadwick, you can help me with the lights on the car. Listen, I'm busy. Co ty? If I follow the footprints, I find the canister. Nie, to jest taki knob. Okej, czyli. Come on, finish the job and get out of here. Okej, powoli rozumiem, czyli na jasno. Na jasno mamy zaznaczone to, czego jakby powin. Aha, bo klikłem Escape. No to zastanawiam się, dlaczego to się wszystko ładuje 5 godzin, jak klikam Escape. W sumie. Cześć, jeszcze panel sterowania, to też jest ważna sprawa, żeby sobie mniej więcej monitorować, jak to tam wygląda. Podaję dane statystyczne. 29%, 22%, 22% stały procesora, 4,4 GB RAM-u zużyte. I 35% karty graficznej. 37. Gram oczywiście na 1000, słuchajcie, 60, czyli już dość dość starej karcie, tak patrząc teraz. No i nagrywam, nie? I nagrywanie to też 10% zużywa pewnie coś takiego. Te karty graficzne, więc jak macie go, no jak macie taki kompa, to możecie sobie zagrać też. Jestem nauczony, że Escape się wychodzi. Jakby ktoś chciał zagrać z drugiej strony, to by tu nie przychodził, tylko se zagrał. No jest to jakiś sens. Dobra, to co ja mam zrobić, bo ja nie kumalski.
Nie rozumiem. Mam. Co mam? Brak przycisków innych. Możemy tylko co? No za bardzo to nic wam powiem. Tu coś jest jeszcze, ale... No nie wiem, czy to o to chodzi. Czy nie odkryliśmy wszystkiego? Aha. Okej. Myślałem, że normalnie się do jaskini pakujemy. Ale okej, bo my mamy jakby wyśledzić tego chłopa. No. Ja muszę nie klikać escape'a. Kurczę, trochę... Cienki sterowanie zrobili takie bardzo toporne. Ciekawe. To może ja. I teraz powinien być jumpscare za 3, 2. Prawie. What's the problem? Nothing. Did you find it? The canister's not here. Oh crap. Ale starali się tak zrobić. Oh, I'm so screwed. No, we can't give up. His trail ends back at the car. You must have missed something in there. Not a chance. I turned that thing inside out. I'm gonna smell like a dead fat dude for a week. Fine. I'll take a look. Knock yourself out. I could use some fresh air. No, to jest taki motyw z The Walking Dead, że to jest... Jest giga motyw z The Walking Dead. Ale tak zawsze się boję, że oni kurwa wstaną. Nawet jak gram w Jurassic Parka, to się boję, że chłop zaraz stanie. And he fell if he dropped the can. Kurwa, ale ty. Jak to rozkminiliśmy? Jak my detektywi. Kurde, nie czuję. Mrówki w noki, w noce. Nienawidzę mrówek w nocy, w sensie to jest tak przyjemne z jednej strony, ale to jest tak nieprzyjemne z drugiej. To jest za każdym razem jest... Avery, I knew I'd find you. You're pretty excited about a can of soap. Yeah, it's a can of soap. Just like you're an exterminator. 10 years of research. Millions invested. It's the next wonder of the world. A to są te. This is it, the crown jewels. They lose control of this, they got nothing. Czy to są... Dinosaur embryos, honey. Tak myślałem, no. To są dinozaury. I don't understand. You don't need to understand. That'll keep them fresh. What? What's your problem? Do not. What? Why? Oh crap. O, tego znam, gagatka. You get, you little punk! Let's get out of here! Okay, alright. Alright, you know the plan.
My boys are sending a boat. We bring them the canister. We get paid. We go home. We cannot walk to the meeting place. Not with these monstros around here. Right. We'll take the car. Bring down the car. I'll stay here and I'll cover you. Who's afraid now, huh? No, jest to giga, nob. Nie wiem, te dźwięki, kurde, tego soundtracka to najgorsze, co i za chwilę gdzieś tylko słyszę w prawym uchu. Albo jakieś, albo jak coś idzie i mówię, o, no to teraz będzie jumpscare. No debil. Hey, you okay? Idiot! You nearly killed me! Obsession. Lights are gone. The lights are on. I can't see a freaking thing. Don't you have a backup plan? Anything. I need light. I can't see. I need you to stay focused. Did you hear that? Is that a dinosaur? Oh gosh. Okay, Miles! No, all right. Shut okay. up! Mm-hmm. What? Do me a favor and just keep your mouth shut. Doesn't matter if it can't hear us, it can smell us! Ale ja chcę je, kurwa, słyszeć. We have a plan. Plan? What plan? Dobry. Say something. Dawaj mi spluwę. Give me your gun. My gun? That's funny. Give you my gun. All we gotta do is start the car and drive out of here. Start the car? Oh, yeah. Oh, okay. It won't start. Now what? Try it again. Maybe it'll stop. Try it again. It's not gonna start. I'll fix it. You gotta fix the car in the dark. That's right. Na czuja. That's a loose battery cable. Oh. Where's the battery? A to co to kurwa oznacza? Mówię, must to fast the rice ball hold in the connect. Nie. Jakby. No tu chyba, nie? Dobrze mówię? Nie rozumiem. Mówił majstów. Nie rozumiem. There we go. Gracias a Dios. What? Aha. Oh God. A to było nawet fajne. Przyszedł z kumplami. O kurwa. On skoczył po nas, żeby zabić go, es? Dobra. Dobra, zajęły się. Dobra, Gitas. Biegniemy.
O kurde. Napluł nam na twarz. Kurde, muszę chyba przerzucić grę na inny... Umarliśmy. Muszę, słuchajcie, powiem wam szczerze, przerzucić grę na inny dysk, bo tutaj się te sceny ładują strasznie tego, a ja to jest wolny. Aha. A to jest strasznie wolny ogólnie dysk. Znaczy wolny, może nie jest. Ale, znaczy, jest tak na wolny. To jest gra kurwa z 11 roku, co jest? A to naprawdę trzeba szybko kichać, naprawdę, to trzeba... No, no, naprawdę. Okej, okay, tu już się rozumiem, nie musimy jakoś kichać spieszyć. Okej, czyli po prawo będzie się pojawiała ikona save'a. O kurde. Dobrze wiedzieć. Nie no, tragedia jest. Nie no, jest dedek. Ojejciu. O, idzie kurwa szef. Idzie szefito. Ja pierchluper. Dawaj, giwerę. Kurde, ale bym sobie pograł w The Walking Dead'a. O, już mi się odechciało grać w The Walking Dead'a jednak. Jednak już mi się nie chce grać w The Walking Dead'a. Nie no, jak sobie pomyślę, że tam co 3 sekundy będę srał w gacie, to już mi się nie chce, ale gra ogólnie fabularnie, a zresztą... Na koniec jest potwornie mocny finał. Jak w tych. And we are officially late. I was ready when you said. I just couldn't find my CD player. It's fine, sweetheart. They won't leave without us. Us? You're coming to Dallas? Oh, just to the mainland. I have to be back after the storm. I'll drive you to the airport. Cool. Okay, czy teraz gramy chłopem albo... Zgaduję, że jego córką. The DJs aren't so great out here, are they? Mm-hmm. Ale mam sikora, gościu. To już w ogóle swoją drogą, ale nie wiem, noszenie zegarków jest jakoś dla mnie niepojęte i dziwne. Is that a bad thing? I'm sure it's fine. Somebody just needs to replace him. Jeszcze rozumiem, nie wiem, 1960, no nie? A teraz każdy ma normalnie sobie komórę, gościu. No i tu mamy takie opcje i trochę nie rozumiem do końca. Let's talk. To czemu to jest już przegadane? Jess, I've been working so hard. We haven't had much time to talk. Nie rozumiem trochę tego. Jess. Your mom told me about the shoplifting. I was just fooling around. I didn't take anything good.
What did she say? Honey, I know Westlake is boring, but there's plenty going on in Dallas. Why do you have to steal stuff to have fun? I know, I'm a screw-up. Sweetheart, no. No, it's not that at all. I want you to promise me. Martwa. Damn it. Nie, no to się... No. She's alive. She's breathing. Hello. Can you hear me? This is strange. It's like some kind of... She needs medical attention. We've got to get her to the visitor center. Who is she? Do you know her? I don't recognize her, but it doesn't matter. Were you serious when you said you can drive a stick? Oh yeah, I can do it. Mom doesn't know, but... That's all right. Just get yourself up front. Try not to scare me. Okay. All right, let's go. Come on, sweetheart. We gotta get her out of here. Czy moda prowadzi? O ile dobrze zrozumiałem? To mi się zawsze tak kojarzy z tymi... Z tymi filmami jak Szopę Pracze tam często. Albo jakieś koty czy coś. Z jeden kot oświecasz i nagle tam 1000 oczu. She's bradycardic. Heart rate's only 33. Ooh. A skąd my wiemy, że 33, kurwa? What's wrong with her eyes? I don't know. It's like a reaction to a parasitic infection. To God, I don't know. Maybe toxoplasmosis. That doesn't explain the other symptoms. Coś tam było, tak? What is this? What? Looks like she's been bitten. Bitten? You mean like by a dinosaur? I don't know. The bruising is showing evidence of toxins, but this isn't a Dilophosaur bite. None of the other dinosaurs are poisonous. I don't think I want to be out here anymore. Yeah, we need to get her to the visitor center. Come on. Stay with me now. Jesse, I gotta clean this wound up. Just keep driving smoothly. Okay. Strzykawka. Okay, this might sting a bit. Monka Giga. It's okay. Settle down. No. Come on, please. I need to clean this up. Nie no. Doesn't she know you're trying to help? No. Come on, please. I need to clean this up. Jesteśmy. No dobra, nawet mi się nie chce mówić. Posiadamy delikatną przewagę, gdyż ona ma puls 33, a my jesteśmy dużym, dorosłym mężczyzną. Więc po prostu mówisz, nic się nie stanie. Mediko. No tak. Well, that should keep the infection at bay. I don't know what you were doing out there, but... Dad? It's okay. She's going into shock, but I can handle it. I can stop it. Oh my god, that's bad. Watch the phone. Ja pierdolę. Gotcha. Nie będzie kieszonkowego w tym tygodniu. Jak ty będziesz kurwa tak prowadzić? Wow, that needle's huge. Keep your eyes on the road. Właśnie zawsze w takich sytuacjach pamiętajcie, znaczy no wiadomo, że takich sytuacji to nie będzie. Raczej, chociaż nigdy nie wiadomo, co świat przygotował dla nas. Już wiele dziwów widziałem. Kurde, jesteśmy za wolni, ty, to trzeba na wyczucie, tak, to się nie da. No kurczę, molek, ciężko jest. Nie no, zobaczcie jak to ucieka, to jest niemożliwe. Nie jest to możliwe. Nie jest. Nie da się. Listen, you're having a secondary reaction to the toxins. I'm going to give you an injection right now to make things better, okay? Medico.
Jess, listen, I gotta give her an injection. It's important that I access the vein. I don't need details. Just slow down so I don't miss. O, no dobra. What's wrong? Nothing's wrong, just gotta hit the vein. You okay to keep driving? Yeah, I'm good. Tell Mom I'm ready for my learner's permit, okay? I don't think Mom needs to know about it. How is she doing? Well, she's okay. For now. Moi drodzy, mamy save. Czas nagli. Trzeba spadać. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i na samym końcu przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcji, o tym by wpaść na mój drugi kanał, link macie w opisie, oraz Instagrama. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie, miłego dnia oraz miłej nocy, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są codziennie. Trzymajcie się ciepło.